there, get him! Siemanko, cześć i czołem, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś w moim poradniku dowiecie się, jak zagrać Frontlines Fuel of War LAN Multiplayer na Tunugle. Jeden użytkownik pytał mnie, jak zagrać w tą grę, a więc już opracowałem poradnik. Nie trzeba już na wstępie, mówię, żadnych patchy ani żadnych kraków, tylko musicie zrobić to, co wam powiem, a więc wbijacie sobie na wszystkie linki, które podam w opisie. Znajdujemy się teraz na moim chomiku i tutaj zamieściłem specjalny taki link do właśnie gry, skąd możecie pobrać tą grę. Jest to torrent plik, musicie właśnie otwierać go za pomocą torrenta i musicie go pobrać za pomocą właśnie torrenta. Tutaj macie też link do niego, jeżeli go nie macie, ale zapewne go macie. Już wszystko umiecie, także pobieramy to sobie. I jak zapewne wiecie, musimy mieć nasz ulubiony program Tunugle. Gdy już to wszystko mamy, tak może w skrócie opowiem teraz, jak się instaluje tą grę. A więc po pobraniu tej gry przez torrenta wypakowujemy sobie tam, gdzie chcielibyśmy, żeby była zainstalowana i uruchamiamy to setup bat. I to setup bat tam wszystko nam robi i na końcu tam nam wyświetli komunikat, że wszystko zostało zakończone, kliknij, aby zakończyć. To klikamy i gra jest zainstalowana. Jak już to mamy i jak mamy Tunugle, wpisujemy sobie tutaj frazę Frontlines, idziemy sobie, o jak widzicie, z jeden room do roomu Frontlines, Fuel of War. Teraz jest mało użytkowników, ale za chwilkę będzie więcej. I jak widzicie, jest tu kilka użytkowników ze mną i jeżeli tu się znajdujemy i tutaj właśnie ugadamy się z kolegą, z którym chcemy grać, po tym wszystkim właśnie przechodzimy sobie teraz do gry, a więc przejdźmy sobie do materiału z gry. Dobrze, jak widzicie, jesteśmy w grze, teraz idziemy sobie do LAN, dajemy sobie i teraz tak, jedna osoba tworzy serwer, czyli daje create game, a druga osoba dołącza poprzez właśnie Browse Game i tutaj musimy, jak nasz kolega będzie hostował, czyli stawiał serwer, musimy dać refresh i nam się pokaże. Ja nie będę tego robił, ponieważ ja założę serwer, dam sobie tę akurat mapkę, o tu wybieramy sobie mapkę, tu musimy na tę stronę przetagować i dajemy launch i zaraz nasz kolega Mr. Janosik wbije i będziemy sobie grać, a więc może zróbmy malutki cięcie i pokażę wam dopiero, jak bije. Ok, jak widzicie, wbiliśmy już tutaj na serwer. Wszystko ładnie, pięknie działa. Jak widzicie, na serwerze jest player 2, ale to jest, tak mówię wam, incognito, bo to jest Mr. Janosik. Także on tu się bawi w tajnego agenta. No i cóż, żeby was nie przynudzać za wiele, no to co, pozostaje tylko grać. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć.